Witam serdecznie. Dziś zobaczymy partię dwóch mistrzyń Polski, żebyście nie narzekali, że kobiet czarnymi Czesława Grochot, obecnie pani profesor Czesława Pilarska z Krakowa. Czasiu, pozdrawiam cię serdecznie. Białymi Barbara Kaczorowska, partia w obronie indyjskiej. Tu trzeba wziąć pod uwagę, że te debiuty wymagają, nie są takie pamięciowe, takie forsowne, i o ile Barbara Kaczorowska czarnymi była świetna w obronie Karo Kan i w obronie słowiańskiej, o tyle białymi doskonale rozgrywała struktury indyjskie, szczególnie obronę królewską indyjską, tam kosiła równostrawą, jak i przeciwniczki były świetnie przygotowywane, jak i przeciwko holenderskiej dobrze grała. No i te niektóre takie gambity. Skoczek F3, to jest bardzo subtelna kolejność posunięć, żeby przeciwniczkę wytrącić z równowagi, ponieważ Barbara Kaczorowska grywała tutaj te struktury z oskrzydleniem. Trzeba wziąć pod uwagę, że w Mistrzostwach Polski Kobiet był poligon analiz trenerskich. Tak w turniejach kobiecych jest. W turniejach kobiecych ich sekundanci, trenerzy, wykonują olbrzymią, ciężką partię analityczną. Tu tak białymi grał Kuriakin, Ponomariow, przepraszam, z Kariakinem, Azmaj Paraszwili z Kasparowem, czy Bakro et Bakro. Goniec G2. D5, czarne budują centrum, białe się nie przejmują. C4. Tutaj czarne robią pierwszy błąd, w ogóle przez naukowców nie byłby dostrzegany. No to jest ruch, który jest słaby z tych przyczyn, że no po pierwsze czarne zrobiły trzy ruchy pionkami w debiucie i mają lekkie opóźnienie. I lepiej było zostawić tego pionka podbiciem, nie bać się, tylko że tu są dwie możliwości. Na naturalny ruch goniec D6 czy goniec E7 białe przechodziły do obrony tarasza, ataku Schlechtera Rubinsteina, i tam by zagrały prawdopodobnie plan Wojtkiewicza Ulmana. DC4 to jest ruch z gry środkowej. Białe nie mają problemu z odbiciem piona. Jeden ze sposobów odbicia piona to jest hetman A4. W tych strukturach zawsze się tego pionka odbija. Hetman nie bardzo może przyjść na D4. W partii nastąpiło skoczek A3. Skoczek A3, bardzo dobre posunięcie, skoczek stanie na C4 i białe zafundują sobie pole E5. No oczywiście hetman B5 nie wchodzi w grę. Hetman D5, bo tutaj pod konika Czesława była bardzo dobrze wyszkoloną zawodniczką, taką bardzo niezwykle sympatyczną. Zawsze uśmiechniętą. No, była. I myślę, że taką jest. Czesiu, cię jeszcze raz pozdrawiam. Odbicie piona. Dwie mistrzynie Polski. Nie pamiętam, w którym roku Czesława była mistrzynią Polski. Ale była. Mistrzostw Polski rozegrano kilkadziesiąt, niektóre panie zdobywały po kilka razy, a wiele nie było mistrzyniami Polski, choćby chciało. Spokojny ruch D3. Roszada. Spokojny ruch B3. Czarny póki co nie może zagrać E5, przejść do struktury morcego. Skoczek D5. Czy to jest dobry ruch? Myślimy. Muszę uważać, bo jak zanucę coś, a ja fałszuję, to mi wpisuje YouTube, że to jest muzyka. A
taką partyzanckiej, włoskiej, komunistycznej. Bardzo taka, bardzo ładna melodia. Bella Ciao mi ciągle chodzi po głowie, a to przecież powinno być zakazane, bo to kraj i faszystowski, i komunistyczny, i Bella Ciao. No i co tu grać? A, ruch oceniamy. Proszę Państwa, no to jest bardzo proste kryterium. Bardzo proste. Czy to jest ruch z debiutu, czy z gry środkowej? Z debiutu, czy z gry środkowej? Z debiutu, czy z gry środkowej? Wtedy się grało z odkładaniem, grało się tempem w czasach Polski 2 godziny na 40 posunięć. Potem się nie przerywało gry, grało się jeszcze przez... Po godzinie było na następne 20, sesja 6-godzinna, po czym każdego ranka dogrywało się 2 godziny, po 20 posunięć trzeba było zrobić. I z mistrzynią Barbarą Kaczorowską źle im się grało, ponieważ przeciwniczki po pierwsze wiedziały, że będą z nią grały dziś, jutro i pojutrze, że partia nie skończy się szybkim remis, a po drugie, przy tym tempie gry one musiały zrobić nie 60 posunięć, ale prawie 80, ponieważ grała niezwykle szybko. Niezwykle szybko, a wynikało to z tego, że pracowała przy szachownicy, myślała na czasie przeciwnika. To nie jest, myślała na swoim czasie, myślała na czasie przeciwnika i na swoim czasie te ruchy robiła szybciej. Dlatego przeciwniczka źle się grało. Musiały, a potem no jeszcze wiedziały, że analiza mistrzyni jest niezwykle wysoki poziom. Goniec F6, kolejny ruch z gry środkowej, a tu taki biedaczek zostaje. Tu taki biedaczek zostaje. Zobaczcie, jest zasada, kto wymienia, ten traci. I mistrzyni nie wymienia. Łączy wieżę, wychodzi z debiutu. Wychodzi z debiutu. Czarne biją i B6. No, rozsądny ruch, postawienie gońca na dużej przekątnej i zakończenie rozwoju. Wieża FD1. No, stawiamy wieżę. Na tej linii może coś robić, bo żeby wygrać, to musimy zagrać D4. Goniec B7 i widzimy, że na wprost białej wieży stoi czarny hetman. No ten hetman powinien odejść na E7, ale tam nie bardzo mógł. I teraz trzeba otworzyć pozycję. Mają czarne troszkę lepszą pozycję. Znaczy, przepraszam, przejęzyczyłem się. Białe mają troszkę lepszą pozycję, już mają połączone wieże. Hetman się schował. Ruch D4. Bić albo nie bić, o to jest pytanie. Ale ponieważ grająca czarnymi czuła respekt do grającej białymi, więc wymienia, licząc, że jak się wszystko uprości, to się uprości, nie będzie czym grać. Hop, hop, hop. Przez moment skoczek jest związany. Pozycja dalej jest lepsza dla białych. Hetman E7 i wieża na otwartą linię. Tu trzeba wziąć pod uwagę, że po ruchu typu E4 ta linia się otworzy. Tu skoczek nie stoi stabilnie. Skoczek stoi stabilnie w centrum, jak go nie można wyprowadzić. I proszę bardzo. I czarne konsekwentnie, z żelazną konsekwencją upraszczają pozycję. Ale to jest błędna taktyka, ponieważ Czesława Grochot grała bardzo dobrze kombinacyjnie i prowadziła atak. A tu idzie na terytorium przeciwniczki. Barbara Kaczorowska rozgrywała dokładnie, fantastycznie końcówki. W zasadzie tylko Grażyna Szmacińska mogła się z nią równać w grze końcowej. To wynikało, że obie wykonały pracę, a w końcówkach ciężkofigurowych jeszcze bardziej. Co teraz? No można, są dwa pola. Czerwone i zielone. Gdzie idziemy? Czas start.
Czas start. Startujemy sobie. Myślimy jeszcze chwilę. Myślimy jeszcze chwilę. Nie. Warto myśleć. No, myślenie nas zmęczyło. Zmęczyło nas myślenie. I nie wiadomo, szczerze mówiąc, powiem uczciwie, nie wiadomo, gdzie lepiej. Tu się tu napada na hetmana, ale on tam nie będzie stał. Skoczek poszedł na e5. Może nawet skoczek d7 tu. Poszedł na e5 i przyjrzyjmy się tej pozycji. Przewaga białych jest niewielka. O, ktoś powie iluzoryczna. Ale białe mają już wieże połączone. Wieża chce wpaść na siódemkę. A pozycja czarnego jest trudna. Niby jest symetryczna, ale te białe wieże stoją. Koń stoi bardziej centralnie. Biały koń stoi bardziej centralnie niż czarny. I to wszystko powoduje, że szanse białych są lepsze. No ale trzeba grać. To, że powiedzieć, ja tu mam lepszą i gram, trzeba znaleźć ruchy. Wieża AC8 na otwartą linię. No nie można postawić na D8. Można było postawić wieżę na... Hetman na A3. Hetman patrzy tu na pionka. Kontroluje pole E7. Kontroluje pole E7. Kluczowy moment partii. Co zagrać? Co zagrać czarnymi? Obróćmy szachownicę, żeby było łatwiej. Szachownica nam się nie obraca. Dlaczego nam się szachownica nie obraca? Dlaczego nam się szachownica nie obraca? Obraca nam się szachownica. Ruch czarnych. Co zagrać? Trzeba zrobić coś z wieżą. Trzeba zdwoić wieżę. Na C7 nie bardzo się chce, bo osłabi się pole D8. Trzeba się liczyć z tym, że jak wieża odejdzie, to hetman może zbić. Po biciu wieża może wskoczyć. A na przykład zobaczmy taki wariant. Czy może obróćmy szachownicę jeszcze raz? Zobaczmy taki wariant. Pan szachuś. Może nie ten wariant, zobaczmy. Zobaczmy wpadnięcie na dwójkę. Pan szachuś. Pan szachuś. To akurat jest niedobre, ale... Zasłona skoczkiem i grozi tu. Więc różne rzeczy grożą i pozycja jest trudna. Pozycja po prostu jest trudna, a trzeba coś zagrać. A czarne zagrały wieża C5. Tu trzeba wziąć pod uwagę, że mistrzyni miała niezwykłą dla kobiet technikę. Dalej ma. Realizacji przewagi, kto widział jej filmy, to wie. Skoczek D7. Napad koniś. Napad koniś tu, tu, tu i tu. No na koniś ja też, ale to nieistotne.
Trzeba go zbić. Czyli kombinacją wymienną wpadła na siódemkę. I trudno obronić tego pionaszka. Próba kontry, ale widzimy, że nieszczęście czarnych polega na tym, że tu stoi wieża. Ta wieża nie gra. Pion wzięty. Końcówka ciężkofigurowa. Próba kontry na hetmana i na piona. Pion wzięty. I proszę bardzo, jest jeden pionek więcej, ponieważ hetman broni. Jest końcówka ciężkofigurowa z oddalonym pionem A. Ona nie jest łatwa do gry, ale tu wychodzi lepsza technika gry białych. Praktycznie obie zawodniczki już wiedziały, czym się skończy ta partia, ponieważ grywały różne końcówki, również wieżowe. I taka świadomość pozwala, no, jest bardzo ważna. A co ciekawe, nawet nie ma środka partii. Nie ma środka partii. Realizacja 35 posunięć trwała. 35 posunięć trwa realizacja przewagi. Tego trzeba benedyktyńskiej cierpliwości. Proszę, ruch białych. Myślimy. Kto nie myśli, ten udaje, że myśli. A kto wymyślił, ten myśli. No, czas starczy tego czasu. Ktoś powie, dziwna decyzja. Ktoś powie, dziwna decyzja. Wymieniamy naszą fantastyczną wieżę, kiepską wieżę, ale likwidujemy kontrę przeciwnika. Hetman z wieżą mogą tylko dwa razy zaatakować, łatwiej bronić to. Po wymianie to poza tym grozi, no, grozi Maciuś. Grozi Maciuś. A teraz to już można zagrać E3. Hetman F5. I niespodziewajka, nie wymieniamy wież. Tam wymusiliśmy osłabienie. Wieża D2. Wieża D2. No jest czysta pozycja z pionem. Ale grożą wieczne szachy. Ale to nie... Proszę. Pan Szachuś. Pan Szachuś. No i tu niestety zobaczcie, jak przewidująco zagrały, ale to za trudne słowo, nie przepraszam. Wieże ustawiły na drugiej, hetman broni piona i wszystko jest dobrze. Hetman B1. No E4. Hetman ma wjazd na E3 w razie czego i tu broni. H5. H5 to jest bardzo rozsądny ruch, że jeżeli wymienimy piony, osłabimy jego króla, będzie łatwiej uzyskać wolnego szacha. Ale wszystko stoi dobrze, pion idzie. Już ma tylko cztery kroczki do pola przemiany. I proszę, hetman E3. Jakie trudne posunięcie do zgadnięcia. Wieża B1, trzeba piona trzymać. Hetman C3. Tu, hetman cały czas patrzy tu, co trzyma czarną wieżę na ósemce, bo tam grozi Maciuś. I proszę bardzo, kombinujemy jak mistrzyni. Myślę, że choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów, i każdy z was by się naprężał, to nie udźwignie taki to ciężar, taki dobry ruch. Taki dobry ruch białe zagrały.
Udajemy, że myślimy jeszcze chwilę. Co nam z tego udawania wyszło? Czas się skończył. Król H3, proszę. Zimną krwią. To nie jest tak, że ten król ucieka. On i ucieka, ale zaraz się okaże, że on tu idzie do ataku. W końcówkach ciężkofigurowych król może, tu mu w tej chwili nic nie grozi, a jeżeli on się wybierze, o to zróbmy mu taką uliczkę, dalej mu tu nic nie grozi, ale Maciuś będzie groził od hetmana. Patrzcie, jakie to, jakie te kobiety są sprytne. I to od razu prowokuje przeciwniczkę do kolejnego osłabienia. O, to król się wrócił. Król się wrócił. Białe, pion na G6 stał lepiej, bronił piona H5. Wieża A2. Oj, 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 oj. Hetman E3. To oczywiście hetman nie może wziąć, bo niebroniona wieża jest. F6. Kolejne osłabienie. Proszę bardzo. Przechodzi mistrzyni do końcówki hetmańskiej, którą lekutko wygra. Lekutko wygra, tylko najpierw trzeba centralizować hetmana. I tu na dwójce obronić, bo jeżeli król wejdzie na H3, po G4 mogą być maty lub odwieczne szachy. Precyzyjne hetman F2, hetman B1. Druga linia obroniona, więc trzeba piona obronić. Biały hetman stoi lepiej od czarnego. Czarny stoi pasywnie, bo widzimy, ten ma raz, dwa, trzy, cztery. W końcówkach hetmańskich decyduje jakość pionów, nie ich liczba, czyli bliskość do pola przemiany. Ten ma coraz bliżej. Tu oczywiście G4 to było samo prucie. Nie pomagało. Hetman B3, no, wyczekuje, nie puszcza króla, a mistrzyni znajduje plan wzmocnienia pozycji i zastosuje plan centralizacji króla, który już stosowała wielokrotnie, co można widać w końcówkach hetmańskich. Jest taka zakładka. Czas startu, ruch białych. Ruch białych, czas start. Cóż my tu widzimy? Zatrzymajmy ten zegar, bo nas denerwuje. Zegar tu przypiony jest w prawym górnym rogu. Nad moją głową. W bok trochę. E5. Rozbija pozycję. Jak piony będą rozbite, to biały król do nich nie pójdzie. Król F7. No wybić nie jest dobrze. Będzie pan szachuś. Król nie może na F7, bo poleci jeszcze ten. Na F8 też nie bardzo może, bo będzie szach i poleci jeszcze ten i ten. Będą dwa piony więcej. Król F7. Bijemy. I z jednej strony wydawałoby się, że wymiana pionów jest korzystna dla strony broniącej się. I jest to prawda, ale strona, która wygrywa, musi pewną liczbę pionów wymienić, żeby znaleźć nowe obiekty do ataku. I szukamy. Kluczowy ruch kolejny. Zobaczcie, jak precyzyjnie białe grają. Czas start. Kluczowy ruch. Kluczowy kolejny ruch.
Myślimy. Tu do kamery się uśmiecham. Poprawię sobie fryzurę. A to jest. Tu mam taką. Chyba powinienem do fryzjera pójść. Do fryzjerki. Moja fryzjerka ma na imię Małgorzata. Jutro nie. W piątek mogę spróbować. W piątek też nie. H4. Proszę bardzo. Tu można dać szacha i zbić, a można GH4. Powstał słabiutki, uwaga. Ten pion jest słaby. Tego piona wygra biały król i ten pion jest słaby. Plan gry jest prosty. Ustawić hetmana, żeby bronił wszystkich pionów. Centralnie, na przykład tu jest idealne pole dla hetmana. Idealne, dlaczego idealne? No bo broni tu i broni tu. A następnie wyekspediować swojego króla po pionka H5 albo żeby prowadził pionka B. Jest artykuł na ten temat w zakładce końcówki hetmańskiej. Król E7. I król idzie. I król idzie. Po piona H5. Hetman G5. Chcę wziąć tego. Z szachem. A teraz nie. O, gdzie ty tu idziesz? I jeszcze jeden szachek. I zobaczcie, że w tym momencie już biały pion może pójść. Już może pójść, ale tu jeszcze mistrzyni jednego szaszka dla zmylenia. Powtarza pozycję. Pozycja się powtarza po to, żeby uśpić czujność przeciwniczki, żeby myślała, że my nie widzimy planu gry i po to jeszcze, żeby zyskać trochę czasu. I król F4. I król idzie. Nie hetman bije. Teraz król będzie wyrzynał piony. No hetman B2 poszedł. No, król E3. Czarny hetman albo będzie dawał szachy królowi, albo będzie bronił pionów. W końcówce hetmańskiej nie boimy się szachów. Ona jest, ci, którzy liczą warianty, dostają oczopląsu, bo ona jest trudna do policzenia. Tu patrzcie, że już końcówka nie będzie długo trwała. Król E7, hetman E4 wreszcie stanął na tym najlepszym polu. Proponuje wymianę hetmanów. Tu nie pomaga żadne hetman B2, hetman E1, szach. Król D3. Król idzie zawsze na pole innego koloru niż stoi hetman na sąsiedniej linii. Hetman F1. Król D4. Powoli się przybliża przed piona B. Zobaczcie, że przy królu na pionie B nie ma szachów z lewej strony. Nie ma szachów z lewej strony, bo nie ma lewej strony. I zablokował piona. Hetman, który blokuje piona, nie jest dobry. A to spokojne. Król C3. Teraz grozi śmiertelne hetman C4. Hetman F1. Pan szachuś. I w tej przegranej pozycji, na przykład król F8, bierzemy piona. Wszystkie piony obronione. Co to jest? To mi takie warianty to napisał. Tu król idzie. Poszedłby do piona. Tego by poszedł. To tu by poszedł. No tu by poszedł. Czarne zagrały. Król D6. Proszę. Ruch białych. 3 sekundy.
Skrócę ten czas, bo to wiadomo, że trzeba wymienić hetmany. Partia już nie została odłożona, 60 ruch, ja nie pamiętam. Kontrola czasu była, ale czarne przegrały, no bo jest oddalony wolny pion. To się nazywa oddalony wolny pion. Czarny król musi do niego iść, a biały pójdzie tu i tu. Oddalony wolny pion. On odciąga czarnego króla od piona E, biały łyka piona E, oczywiście najpierw go podciągnie, potem łyka jeszcze piona H i z dwoma pionami biały lekko uzyskuje dwa hetmany. Partia na jednym oddechu, czysta, w stylu mistrzyni i w stylu, no, Pietrosjan tak grywał, no nie tylko. Doskonała partia, a przeciwniczka wyborna, mistrzyni Polski Czesława Grochot, obecnie Pilarska. Dziękuję za uwagę.